dzisiejszym odcinku. Udało się. Teraz sprawdzić drzwi. Oho! Jakoś na farcie. Tutaj coś próbowałem patrzeć, ale coś mi tutaj źle się robiło, ale jest, dobra. Halo, cześć, witajcie. Kolosutron z tej strony. A my, moi drodzy, cały czas kontynuujemy grę Horizon Zero Dawn i robimy sobie te misje poboczne. Akurat teraz nam się trafiła starożytna zbrojownia. Znajdź zastosowanie dla ogniwa i tam również będziemy się udawać. A jeżeli wam się materiał spodoba, to wiadomo, łapki w górę, mile widziane, subskrypcje, dzwonek powiadomień, żeby nie ominąć kolejnego odcinka. A my ruszamy. To tam chyba na górę muszę wejść jakoś, tak? Chyba nie tędy. A tak. Dookoła. Chyba, że z tego kamyczka. Aha. Dobra, udało się. Szukają. Ile tu leczenia? Świeżutkie. Znajdź zastosowanie dla ogniwa. To jest chyba jakieś wejście, tak? Ciekawe, co tam jest. Tędy. Do dołu. No nie tak to miało wyglądać. Ale dobra. Tylko trochę healingu straciliśmy. Gdzie my jesteśmy? Sprawdźmy, co to. A tutaj te maszyny tworzą. Czerwone światło, nie wchodzę. Hermetycznie zamknięte, dobra, to zaraz musimy tutaj coś. Nie widziałam tego od dzieciństwa. Wygląda na to, że przedwieczni używali tych cyfr do odmierzania czasu. Terminal szyfrowy z wyświetlaczem holograficznym. Dane wskazują wymagane ustawienia pobliskich holozamków. No dobrze, no to spróbujemy ustalić te holozamki. Czy ja jeszcze tutaj coś muszę robić? Te urządzenia to brakujące ogniwa. Muszę znaleźć ogniwa, by to uruchomić. Napraw bezpiecznik.
No, weszło. Zostało jeszcze jedno. Zbierz ogniwa. Ale gdzie takie ogniwa się mogą znajdować? Chyba ja nie mam tych ogniw, bo tam jeszcze muszę zebrać jedno ogniwo. Właśnie. Teraz to tak naprawdę nie wiem, co mam robić, bo ja tutaj przyszedłem, ja nawet nie wiedziałem, że jakieś części muszę mieć. Właśnie, gdzie takie coś teraz znaleźć? Czy ja mogę teraz stąd wyjść? Chyba nie bardzo teraz. Chyba utknąłem. Tędy nie wyjdę. Gdzie taki zamek można znaleźć? Też za bardzo nie wiem, o co tutaj chodzi. Może ten zamek gdzieś tutaj dalej jest. Znajdź zastosowanie dla ogniwa. Gdzie jeszcze takie jedno ogniwo jeszcze bym musiał znaleźć?
Okej, okay, czyli już wiem gdzie. Wracamy się do ruin. Tam gdzie wpadliśmy kiedyś, jak jeszcze Aloy była mała. I tam, tamto ogniwo się będzie znajdować. Tak nieruchomo siedziałem, no. Wciąż mogę zyskać przewagę. No tu gdzie był samouczek. Tam będzie do rozwalenia takie nieczem. Bierz ogniwa. Nie tu. Ale jeszcze jedno będzie. Gibona? No jak? Teraz już nie, ale kiedyś. Kiedyś codziennie. Jak jeszcze w Krakowie mieszkałem. Teraz to nie. Teraz to się piwka wolę napić. Nie, no ja tylko boomer tak sobie mówię. To miejsce. O. Ciekawe, czy uda mi się tam wejść teraz. O. Tu jest ogniwo. Kolejne jest. Ogniwo. Powinno pomóc mi dostać się do zbroi. Dobra, mamy teraz to ogniwo. Teraz wychodzimy stąd. Przeczekaj. Którędy ja przyszedłem, masniutki? Tędy wszedłem, tu rozwaliłem, tędy. Dobra. Mamy już, masz już esse? Dobra, mamy esse już. To wtedy Ross nas wyciągał wtedy z tej jaskini. Pamiętasz jeszcze Rosta?
Jak ja mam teraz stąd wyjść? Matny, czy ja się nie kręcę w koło? Czekaj, bo się teraz zagubiłem. O. Dobra. Misje. Poboczne. Starożytna zbroja. Pokaż na mapie. No dobra, gdzie jest ta starożytna zbroja? Ej, zanim jeszcze trafimy do tego bunkru, powinniśmy upolować jeszcze trochę zwierzyny. Nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Żeby kupić sobie te pakiety. To lis. Dobra, no to wchodzimy na górę, tędyk. Ja już wszystko wiem, jak to zrobić. Patrz. To jest takie tajne przejście, że idziesz tak. A nie, to nie tędy, tędy, o. Nie musisz chodzić naokoło. Najszybsza droga na dół. No i teraz idziemy po zbrojkę. To jakaś ma być starożytna zbroja do odebrania. Nie wiem, czy na stałym, czy też nie. Na pewno tego nie dożyję. I tak potrzebowałam szafierki. To jakiś kod. Może jest tu gdzieś wskazówka. Może w pobliżu jest więcej informacji. Coś, co mi powie, jak to działa. Każde pokrętło ma 4 pozycje. Może jeśli ustawię prawidłowo wszystkie pokrętła... Nie wiem, wszystkie do dołu ustawię. No i skąd tu teraz wziąć informację? Jak to otworzyć? Wygląda na to, że przedwieczni używali tych cyfr do odmierzania czasu.
Udało się. Teraz sprawdzicie drzwi. O! Jakoś na farcie. Tutaj coś próbowałem patrzeć, ale coś mi tutaj źle się robiło, ale jest, dobra. Mają mocno zbroję. Może jest sposób na uruchomienie mechanizmu i zwolnienie zaczepów. Lekkie to nie jest. Dobra, patrzymy. Co tutaj można zrobić? Zbroja z czasów przedwiecznych. Ale jak się tam dostać? No jakoś trzeba. Zaraz to wykminimy. Muszę tylko zamontować ogniwa. Tak powinno być dobrze. Zbierz ogniwa. Aha! Tu jeszcze nie ma tych ogniw. Więcej cyfr. Muszą być jakoś powiązane z wycinkami koła. Nie, muszę na razie tą misję porzucić. Ja później z tymi ogniwami to zrobię. Ja później sobie, wiesz, porobię. Nie mam teraz tych ogniw, a te ogniwa się po całej mapie zbiera. Nie mam wystarczająco elementów. Oczywiście, że się przyda. Dobra, na pewno tę zbroję dokończymy robić. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało i zostawicie łapkę w górę, również dzwonek powiadomy subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!